Stoczył pan zwycięską walkę z panią prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz. O co tak naprawdę pan walczył? Zaczęło się całkiem niewinnie od mojej interpelacji jako radnego miasta do pani Hanny Gronkiewicz-Waltz z prośbą o przedstawienie informacji, z kim i kiedy zawarto kilka umów cywilnoprawnych, umów zlecenia, umów o dzieło na łączną kwotę ponad 24 tysięcy złotych. I ku mojemu zdziwieniu pani prezydent poinformowała mnie, że te informacje pozostaną tajemnicą, będą tylko i wyłącznie dla niej i dla jej współpracowników, z czym się nie zgodziłem. Wystąpiłem na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej do pani prezydent ponownie na ten mój wniosek. Otrzymałem odmowę udostępnienia informacji publicznej, no i poszedłem całą drogą odwoławczą. No i tak sprawa przez Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy w Warszawie trafiła także do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, oddalając skargę kasacyjną ratusza, że imiona i nazwiska zleceniobiorców muszą być jawne. W innym przypadku byłaby to iluzoryczna kontrola społeczna. Nie mielibyśmy po prostu informacji, na co są przeznaczane nasze pieniądze publiczne z naszych podatków. Ja wskazywałem pani prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz, że te informacje powinny być też dostępne na stronach internetowych, żeby każdy mieszkaniec, każdy dziennikarz czy radny miał możliwość sprawowania społecznej kontroli wydatków publicznych, żeby mógł ocenić samodzielnie i wyrobić sobie zdanie, czy racjonalnie są wydatkowane środki z budżetu miasta Warszawy. Myślę, że pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz poprzez swój upór spowodowała także koszty dla budżetu miasta, dlatego że reprezentowała miasto kancelaria prawna zewnętrzna, nie radcy prawni zatrudnieni w Urzędzie Miasta na podstawie umowy o pracę, co spowodowało dalsze koszty w wysokości ponad 50 tysięcy złotych. Myślę, że tych kosztów można było po prostu uniknąć, gdyby pani Hanna Gronkiewicz-Waltz wsłuchała się w oczekiwania społeczne i żeby wcześniej już zdecydowała się na ujawnienie tych informacji. W innym przypadku mogliśmy mówić o tajemnych umowach warszawskiego ratusza, które miały być owiane tajemnicą. I tutaj mamy dwie strony sporu. Z jednej strony ja jako radny, ale korzystając z uprawnienia, które przysługuje każdemu obywatelowi na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a z drugiej strony pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wraz z 8 tysiącami pracowników Urzędu Miasta, wraz z zewnętrzną kancelarią, która reprezentowała i wspierała ratusz w tej walce. No i po drodze jeszcze warto może też wspomnieć, że miał miejsce taki fakt, że warszawski ratusz odmówił wykonania prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z nadaną klauzulą wykonalności, co też no, spotkało się z bardzo dużym oddźwiękiem negatywnym dla pani prezydent, bo wielu ekspertów, wielu prawników wskazywało, że w taki sposób działając warszawski ratusz łamie prawo i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Myślę, że z całej tej sprawy jest wiele wymiernych korzyści. Płynie też wiele korzyści dla mieszkańców Warszawy. Po pierwsze, maleje liczba umów cywilnoprawnych zawieranych przez warszawski ratusz, czyli to też czym większa kontrola, tym jak rozumiem mniejsza chęć do wypłacania dodatkowych środków na podstawie umów cywilnoprawnych. Kolejne też mamy zapowiedzi ze strony pani prezydent, że od listopada mają być umowy cywilnoprawne w internecie. Mamy co prawda już dzisiaj, niedługo będzie połowa listopada, a tych informacji jeszcze w internecie nie ma. Oczywiście mogę też zapowiedzieć, że będę dalej monitorował, czy te umowy cywilnoprawne, które zawiera warszawski ratusz, są zawierane prawidłowo, czy są to racjonalne wydatki. No i oczywiście liczę na to, że mieszkańcy, tak samo pracownicy Urzędu Miasta, którzy zgłaszali do mnie różne nieprawidłowości, nawet takie były przypadki, gdzie wskazywano konkretne umowy, o które ja też występowałem, czego przykładem może być też nagłośnienie sprawy wydatku ponad 500 000 złotych przez Hannę Gronkiewicz-Waltz na Facebooka. To też była sprawa, która na podstawie jednej z umów cywilnoprawnych wyszła na jaw i to też myślę, że cieszy, że warszawski ratusz
czuję, że opozycja nie śpi, opozycja po prostu dba o racjonalność tych wydatków publicznych.